Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, dotychczas fajnie było w każdym konkursie punkty. Dziś się nie udało. Czy to gorsze skoki, czy pech? Pech. Patrzyłem na ten skok później na spokojnie i z trenerami też rozmawiałem. I to taki fajny skok wyszedł nawet, tylko zaraz, może nie zaraz za progiem, ale trochę później był taki dość mocny, znaczy bardzo mocny przeciąg i tam mi narty po prostu poszły w dół. Ja musiałem jakoś zareagować, no, żeby się trochę wyratować. No trudno, no, co zrobić, takie życie. Rozumiem, że mimo wszystko nie tracisz takiej pewności siebie i cały czas czujesz się no, mocny i wystarczająco mocny, żeby punktować w następnych zawodach. Tak jest, a przede wszystkim no, cieszę się, to znaczy to źle powiedziane, nie, że się cieszę, tylko skok był w porządku i tam nie będę jakoś się nad tym rozżalał czy coś takiego, tylko było trudno, stało się. Trzeba zapomnieć o tym, nie analizować tego, tylko spokojnie sobie podejść do następnych startów. A jak czujesz się przed Engelbergiem, lubisz tam startować? To też taka polska skocznia. Bardzo dobrze. Myślę, że to taka skocznia z miłymi wspomnieniami i przyjemna ogólnie, także z dobrymi nadziejami tam pojadę. A powiedz mi, Stefan, tak z innej beczki poznaliśmy grupę polską na Euro. Uważasz, że trudnych mamy rywali? Jak mógłbyś to skomentować? Znowu trafiliśmy na Niemców, no to na pewno trudny przeciwnik, ale taka myślę, że ciekawa grupa, że myślę, że nasi spokojnie, znaczy może nie spokojnie, ale że będą walczyć i dadzą sobie radę. No, na przykład. Ale zobaczmy, muszą grać po prostu swoje i ostatnie mecze pokazywały na to, że nasi naprawdę dobrze grają i trzeba w ten sposób zagrać i będzie dobrze. No to dziękuję i powodzenia w Engelbergu. Dzięki.